Potrzebujesz funkcję palindrom i nie wiesz, jak ją zrobić? W tym odcinku pokażę Ci, jak to zrobić. Zapraszam do oglądania. Na początek zapiszę wszystkie podstawowe elementy, które są nam potrzebne. I zrobimy sobie prostą funkcję na palindrom. Nie będziemy tego zagnieżdżać w intmainie. W związku z czym podaj tekst. Tu sobie podamy tekst. Oczywiście wcześniej zadeklarujemy sobie zmienną string i tutaj wywołamy sobie funkcję, którą za chwilkę sobie zrobimy. Ta funkcja będzie boolowska, ona będzie nam sprawdzała, czy to, co wpiszemy, jest palindromem, czy nie. W związku z czym wyświetli nam się jedynka albo wyświetli nam się 0, palindrom i oczywiście od tekst, czyli funkcja będzie jednoargumentowa, będzie się nazywała palindrom i będzie nam zwracała 0 albo 1. No to tą funkcję umieścimy sobie tu. Ona będzie zwracała 0, 1, więc jest bool, nazwa palindrom i jakiś string s. To jest tekst, który wpada do tej funkcji. No i teraz przede wszystkim musimy sobie obliczyć długość, czyli nasz długość jakiegoś tekstu. Wyobraźmy sobie, że tak jak tutaj widzicie ładnie jest kajak, no więc kajak jest palindromem, który jest pięcioznakowym słowem, prawda? Więc wróćmy sobie tu i obliczmy sobie tą długość. Długość równa się s.size. Mając teraz tą informację, możemy przejść do pętli i analizować właśnie tekst pod kątem tego, czy jest palindrom, czyli będziemy teraz budować sobie pętlę int i równa się 0, bo zaczynamy od zerowego elementu. Następnie będziemy robić analizę każdego znaku. No widzicie, tutaj jest zerowy znak z czwartym znakiem. Następnie będziemy sobie porównywać pierwszy z trzecim. No i gdy dojedziemy już do środka, to kończymy porównywanie, czyli tak na dobrą sprawę dla pięcioznakowego słowa kajak potrzebujemy tylko dwa porównania, bo to będzie nasze pierwsze porównanie, a to będzie nasze drugie porównanie. W związku z czym w naszym C++ wpiszemy sobie, że i mniejsze od dl przez 2, czyli ta długość, no i i++. I teraz jeżeli tutaj będzie występowała jakaś inna literka, to nie ma sensu sprawdzania dalej, w związku z czym, jeżeli tu jest 0, no to odpadamy z gry, ale jeżeli tu jest 0, no to w drugim ruchu odpadamy z gry, czyli będziemy sobie patrzeć, czy nasza s od i jest różna od tego, co jest tu po prawej stronie. No to mając do dyspozycji tylko jedną zmienną i musimy sobie jakoś wykombinować, żeby się dostać do tej czwórki, prawda? Czyli to będzie długość minus i minus 1, bo jeżeli długość jest równa 5, a jest 5, to jeżeli odejmiemy 1, to jesteśmy właśnie tu, ale musimy jeszcze odejmować i, bo wraz z przesunięciem się do przodu musimy o tyle, ile idziemy do przodu, przesuwać się w tą stronę. Dlatego nie może być tylko dl minus 1, musi być jeszcze dl minus i. No dobra, to jeżeli są różne, to return false. Ale w przeciwnym wypadku, a tak na dobrą sprawę, po zakończeniu tej pętli, wyświetl mi, zwróć mi return true. No i zapiszmy sobie to, może na pulpicie, palindrom. Tutaj komputer nie wie, co to jest palindrom, natomiast wie, co to jest palindrom. I teraz wpisując tekst kajak, dostaliśmy jedynkę. Co się stanie, kiedy wpiszemy kaja o? Dostajemy 0, a zatem nasza funkcja działa. Jeśli tworzenie funkcji na jednej zmiennej nie do końca jest dla Was czytelne i zrozumiałe, można zrobić na dwóch zmiennych. A zatem zróbmy pewną modyfikację, wprowadźmy sobie jeszcze zmienną jotową, no ale tutaj proponuję przejść do pętli while. Pętla while, w której będziemy badać, czy nasze i jest mniejsze od j, czyli w naszym Excelu
Niebieska strzałka to będzie i, natomiast strzałka zielona to będzie j. I zawsze ta i będzie musiała być mniejsza od j. I będziemy sobie o 1 zwiększać, j będziemy sobie o 1 zmniejszać. Czyli jeśli jest to mniejsze od siebie, to działaj mi. No i teraz znowu sprawdzaj mi to samo, czy s od, tym razem od i, jest różne od s od j. Jeśli jest różne, no to return false. Ale jeśli ta pętla się wykona do końca, zrobi wszystkie iteracje, no to tutaj będzie return true. Oczywiście, tak jak powiedziałem, strzałka niebieska idzie w prawo, strzałka zielona idzie w lewo, w związku z czym i plus plus i j minus minus. Z tym, że na początku i będzie równe 0, bo to jest zerowy indeks, widzicie to doskonale, natomiast j to będzie dl minus 1. I w ten sposób możemy też wybudować funkcję palindrom. Włączmy. Kajak. Jest jedynka. Kajao. Kajao. Jest 0. Co się stanie, kiedy wpiszemy Anna? Jest jedynka. A wpiszmy Anno. Nie ma. No, wpiszmy jeszcze na końcu A, B, C, A. Też nie będzie to palindrom. A zatem wszystko się zgadza. Możemy napisać to w tej wersji bądź poprzedniej. Funkcja palindrom jest wykorzystywana w różnych programach, na przykład w jednym z zadań maturalnych. Właśnie się Wam wyświetla, zapraszam do oglądania. Warto ją znać i zawsze mieć pod ręką. Mam nadzieję, że poprzez ten krótki film będzie ona dla Was właśnie przystępna. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!